Cześć, cześć, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym live'ie, który wzbudził w wielu miejscach ogrom kontrowersji. To mam wrażenie, że w ogóle ostatnie tygodnie dotykam takich delikatnych, powiedziałabym, przestrzeni i takich subtelnych obszarów, o których wiele ludzi mówi, często ludzie rozmawiają gdzieś tam między sobą, ale tak naprawdę nikt jakby nie chce wyciągnąć tego wszystkiego bardzo mocno na wierzch i gdzieś tam się przyjrzeć temu, co też powoduje, że staje się to kontrowersyjne i intrygujące. I dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać, chciałabym Wam trochę opowiedzieć o temacie dotyczącym rozstań, ponieważ rozstania, nie ukrywajmy, rozstania z drugą osobą to nie jest nic przyjemnego, to nie jest nic fajnego. Jeżeli ono następuje, a następuje najczęściej, myślę, że w 98 przypadkach następuje to poprzez decyzję jednej ze stron, bardzo rzadko zdarza się, żeby dwie osoby usiadły sobie i zadecydowały o tym, że ten związek po prostu nie idzie we właściwą stronę, albo nie potrafią się dogadać, albo zupełnie wszystko się rozjechało w taki sposób, że no nie jest im po drodze. Najczęściej jest tak, że jedna osoba decyduje o rozstaniu, a druga musi, tak jakby nazwijmy to kolokwialnie, musi się podporządkować decyzji tej osoby, która ją podjęła, co nie jest proste. Najczęściej wiąże się to z ogromem emocji, i pod tymi wszystkimi emocjami, które znajdują się przy rozstaniu, pod tym wszystkim stoi zraniony człowiek, stoi skrzywdzony człowiek. Nie ma tam nic innego prócz bólu, lęku, gniewu, zazdrości, złości i wielu, wielu różnych emocji, które się z tym wiążą, i są to trudne emocje. I w momencie, w którym dwie osoby rozchodzą się, zaczyna się nowy etap życia dla wielu osób. Nie tylko dla tych, które podjęły tę decyzję, ale jeżeli jest to rodzina, to również dla ich bliskich, dla ich dzieci, i ma to ogromny wpływ na wszystko, co się dzieje wokół tych osób. Tak zastanawiam się nad tym, jak Wam o tym tutaj opowiedzieć, ponieważ w moim życiu, najbardziej kluczowe były dwa rozstania, dwie decyzje, które zostały podjęte. Pierwsza decyzja, która została podjęta przez mojego byłego partnera, i druga decyzja, którą podjęłam ja. I są to decyzje dotyczące moich byłych partnerów, którzy są ojcami moich córek. Były to bardzo trudne decyzje i w pierwszej relacji, w decyzji, którą podjął mój były partner, ja byłam osobą bardzo pokrzywdzoną, ja byłam osobą, która nie potrafiła sobie poradzić z tym, co się działo. Wydawało mi się, że rozstanie to jest absolutny koniec świata, że ja już się z tego kompletnie nie podniosę. Miałam wtedy 6-miesięczną córeczkę i dla mnie świat się zawalił i w ten sposób na to patrzyłam. Dlaczego? Już Wam tłumaczę, jak to było z mojej strony, więc być może ktoś z Was również tutaj zobaczy kawałeczek siebie. Relacje, które budowałam na tamten czas i przez bardzo długi czas jeszcze później, były przeniesionymi relacjami, które wyciągnęłam z domu rodzinnego. Bo to jest tak, że jeżeli jako dziecko dorastamy w środowisku określonym, to tam przyglądamy się, jak wyglądają relacje między mężczyzną a kobietą, między naszymi rodzicami, między wujkami, ciotkami, między babcią i dziadkiem. Wszystkie te rzeczy, które są wokół nas, przyglądamy się tym parom, przyglądamy się tym małżeństwom i na tej podstawie budujemy swoje patrzenie na świat damsko-męski. Stamtąd czerpiemy wzorce, ale duże, ogromne znaczenie ma również to, jaka jest relacja między tobą, jaka była relacja między tobą jako dzieckiem, a twoją mamą lub twoim tatą. Ponieważ zarówno relacja z mamą, jak i relacja z tatą potem przenoszona jest na relacje partnerskie. I jeżeli tam pewne rzeczy się zadziały, a bardzo często tak się dzieje, że
w naszych dzieciństwach różnie to wyglądało. Rodzice nie mieli czasu, żeby jakoś sprawować nad nami taką stuprocentową opiekę i zajmować się wszystkimi naszymi potrzebami. Środowisko, w którym wychowywaliśmy się, było różne, okoliczności, społeczeństwo, wiele, wiele rzeczy, które mogły wpłynąć na to, jak my się czuliśmy z naszymi potrzebami i te potrzeby, które tam się wykształtowały, a raczej niezaspokojenie tych potrzeb. My z takim właśnie bagażem wchodzimy w życie dorosłe i z pewnymi oczekiwaniami, które mieliśmy w stosunku do naszych rodziców, do naszych opiekunów, te oczekiwania przenosimy na przestrzeń naszych partnerów, przyszłych partnerów. Przenosimy nasze oczekiwania, to, co my byśmy chcieli, jak my byśmy chcieli się czuć w tym związku, czego my oczekujemy, że ta druga osoba nam da, że co ona nam da. I ponieważ te oczekiwania, to są oczekiwania nasze z czasów dzieciństwa, które nie zostały zaspokojone na tamten czas, w momencie, w którym je przenosimy do naszego życia dorosłego, nierealne jest, żebyśmy mogli mieć je spełnione. Nierealne jest, żeby nasz partner, nasza partnerka, żeby oni mogli nam dać to, czego my potrzebujemy. To jest po prostu niemożliwe. I kończy się to najczęściej w ten sposób, że kiedy dochodzi do rozstania, to jedna ze stron, jeśli ta decyzja o rozstaniu wynika z jednej strony, jedna ze stron czuje się bardzo, bardzo pokrzywdzona, ma w sobie ogromny żal, ma w sobie ogromny ból, ogromną krzywdę, czuje się jak ofiara, czuje się źle w całym tym środowisku i w całej tej sytuacji i to wszystko, co gdzieś tam się kryło pod powierzchnią tych oczekiwań, nieuświadomionych oczekiwań, to wszystko zaczyna wywalać. Po prostu zaczyna wywalać. To powoduje, że zaczynamy działać z przestrzeni skrzywdzonej osoby, z przestrzeni ofiary i co dalej, to co bardzo często się pojawia i co w moim życiu również się pojawiło, zaczynamy tworzyć sobie historię. Zaczynamy sobie tworzyć historię, co to się będzie działo, a co się będzie działo, jeżeli na zapas jakieś rzeczy się wydarzą. Co mam na myśli? Ludzie zaczynają się martwić i tworzyć sobie historie, które jeszcze się nie wydarzyły. Czyli już z góry zakładamy pewne scenariusze, już z góry doładowujemy sobie tutaj różnego rodzaju wydarzenia, które będą miały miejsce, które jeszcze się nie zadziały, ale my już wiemy, jesteśmy przekonani, że tak właśnie będzie. I co mam tutaj na myśli? Jeżeli jest to rozstanie, które dotyczy rodziny, które dotyczy dzieci, to bardzo często kobiety od razu z góry zaczynają zakładać, że ten partner po rozstaniu nie będzie interesował się dziećmi, że nie będzie chciał ich odwiedzać, albo że zacznie walczyć o te dzieci, albo będzie chciał je zabrać, albo będzie robił różnego rodzaju utrudnienia, pod górkę itd., itd. Słuchajcie, jeżeli tak w ten sposób, bo tak podchodzi bardzo dużo osób, ja również tak podchodziłam do tego, to co powoduje w nas, to powoduje, że te poczucie krzywdy i poczucie bycia ofiarą staje się jeszcze większe. My jeszcze bardziej to w sobie nosimy i czujemy się jeszcze gorzej. I z poczucia krzywdy nie jesteśmy w stanie żadnej relacji zbudować z tą drugą osobą. Absolutnie. Z poczucia krzywdy, z poczucia takiego zranienia ogromnego, tam może się tylko więcej tego pojawić. Tam będzie się pojawiała zazdrość, tam będzie się pojawiała chęć zrobienia komuś na złość, a przede wszystkim to, co jest najważniejsze, tam absolutnie nie będzie miejsca na to, żeby to puścić. Zupełnie. Więc z takiego miejsca, z takiego zranienia, my nie chcemy zobaczyć zupełnie niczego i tkwimy bardzo mocno w takim swoim obozie, w swoim patrzeniu. Od czasu do czasu rzucamy jakąś bombę w tą drugą stronę i obawiamy się, żeby jakaś bomba na nas nie spadła. I chcę Wam opowiedzieć, tak jak powiedziałam, w pierwszym moim rozstaniu, tam doszło między nami do
doszło między nami do walki, oczywiście się otarliśmy o sąd i tak dalej. Było bardzo, bardzo dużo niefajnych i nieprzyjemnych rzeczy i wynikało to w dużej mierze z tego, że ja czułam się bardzo mocno skrzywdzona, że została taka decyzja podjęta, ja tej decyzji nie chciałam zaakceptować przez długi czas, ale dopóki nie puściłam jej, to wiele działań, bardzo wiele działań wychodziło właśnie z takiego patrzenia, że mi się coś należy, bo ktoś podjął taką decyzję, ja się z tą decyzją nie zgodziłam, że ktoś ma wobec mnie jakieś obowiązki, że pewne rzeczy powinny być w moją stronę wykonane albo w moją stronę jakieś działania zrobione. Wiem, że to jest trudne. Wiem, że to są tematy, które są trudne, kiedy o nich sobie rozmawiamy i kiedy się im przyglądamy, ponieważ w momencie, gdzie większość ludzi nie ma poukładanych relacji samych ze sobą, nie ma zaakceptowanych samych siebie, to trudno jest, aby pewne rzeczy w naszym życiu się zmieniły, aby pewne rzeczy w naszym życiu poszły w inną stronę niż zazwyczaj. Do tego dochodzi też bardzo dużo różnego rodzaju doradców, którzy są wokół nas, którzy ingerują w to, co się w naszym życiu dzieje w momencie rozstania. I w obydwu przypadkach w swoim życiu przerobiłam jedną i drugą opcję, tylko obydwa rozstania nastąpiły w zupełnie innej przestrzeni, w zupełnie innym miejscu. Byłam za pierwszym razem, kiedy rozstawał się ze mną mój były partner. Moja córka miała 6 miesięcy, to było 12 lat temu. I z zupełnie innej przestrzeni nastąpiło drugie rozstanie, gdzie z drugim moim partnerem ja się rozstałam i również mamy wspólnie córkę. Od razu chcę Wam powiedzieć, że dla mnie to było cholernie trudne podjąć taką decyzję i stało za tym wiele, wiele różnego rodzaju lęków, przesłanek takich, żeby tego nie robić. Między innymi moje patrzenie na mnie jako na coacha i całe patrzenie i przekonania wokół coacha jako osoby, która powinna być wzorem, która powinna mieć poukładaną rodzinę, która powinna mieć wszystko poukładane, było dla mnie to bardzo trudne. Co więcej, był to drugi partner, z którym miałam dziecko, więc dwóch mężczyzn, dwóch ojców, którzy pojawialiby się u mnie w domu, odwiedzających swoje córki. To było dla mnie coś bardzo, bardzo trudnego i to było coś, co gdzieś w ogóle w głowie mi się nie mieściło. Od razu miałam takie patrzenie, co sobie inni ludzie pomyślą, jak to będzie wyglądało w oczach mojej rodziny, jaką czarną owcą w oczach tej rodziny będę, że nie potrafiłam sobie poukładać życia. Mimo wszystko, decyzja, którą podjęłam, była decyzją zupełnie nie mającą związku z jakimikolwiek osobami trzecimi. I zanim przełożyła się na rzeczywistość, ja dałam sobie czas, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć. I oczywiście to jest tak, że kiedy podejmujemy decyzję o rozstaniu, kiedy to rozstanie następuje, to jest jakiś moment w naszym życiu, ale to rozstanie to nie jest tak, że ono nastąpi danego dnia i wszystko już wtedy idzie w dobrą stronę i wtedy już wszystko każdy sobie układa swoje życie. Jest tam pewnych kilka etapów, przez które dany związek potrzebuje przebrnąć. Między innymi pierwszym etapem jest decyzja, która w nas następuje o rozstaniu, potem wprowadzenie tej decyzji w życie, a potem dochodzą kolejne rzeczy, czyli takie, kiedy dwie osoby się rozstają, jedna osoba się wyprowadza, druga zostaje, albo obie w ogóle się wyprowadzają. Potem dochodzi do podziału nowych obowiązków i z wszystkich tych przestrzeniach, kiedy jedna z osób czuje się bardzo mocno zraniona i obarcza winą tą drugą o to, że nie dopełniła swoich obowiązków, nie dopełniła swojego przyrzeczenia, nie spełniła tego, co obiecywała, jeżeli był to na przykład ślub, tam składamy obietnicę, tam składamy przyrzeczenie do końca życia razem w dobrym i złym. I jeżeli ta jedna osoba czuje się bardzo mocno zraniona, czuje się bardzo mocno skrzywdzona,
to wszystkie te etapy będą dla niej cholernie trudne. Po prostu nie będzie w stanie znaleźć w sobie spokoju i wszystko będzie przekładała na tą osobę, która podjęła decyzję o rozstaniu. Kasia pisze dokładnie tak. Tak się czuję, jak mówisz. Pojawia się myśl o rozstaniu, a ja już piszę cały scenariusz, jak to będzie. Dzięki za ten live, bardzo go teraz potrzebowałam. Tak, te scenariusze my sobie od razu w głowie układamy i jeżeli co więcej, to nie jest tak też, że my tylko sami sobie te scenariusze układamy, ponieważ ludzie wokół nas pomagają nam układać te scenariusze, ludzie wokół nas podpowiadają nam, czego my się możemy spodziewać, tak? Mamy super ekstra doradców wśród naszych bliskich, wśród rodziny, którzy mówią, ok, zobacz, zostawił cię, zostawiła cię, zobacz, co ty teraz masz, zobacz, jak ci jest ciężko, zobacz, jakie będziesz mieć życie, zaraz się stanie to, tamto, sram, to i owam, to i dokładają cały młynek niepotrzebnych historii, który tylko potęguje nasze samopoczucie. Więc dla mnie najważniejszą w ogóle rzeczą przy tym drugim rozstaniu było to, żeby się skupić tylko i wyłącznie na tym, co dotyczy mnie i mojego byłego partnera i wyciągnąć, co jest celem, co jest naszym wspólnym celem. I cały czas każdą rozmowę w tym kierunku stawiać, że naszym celem jest dobro naszego dziecka. I to jest nadrzędny cel, absolutnie nadrzędny. I ja ze swojej strony wokół tego, właśnie wokół dobra mojej córki, budowałam całą relację. Zarówno pierwszą, jak i drugą buduję w tej przestrzeni, choć obydwa związki były drastycznie różne, były kompletnie różne i one mają zupełnie inną dynamikę, te relacje mają zupełnie inną dynamikę. Natomiast w jednym i w drugim przypadku głównym celem dla mnie jest dobro dziecka. Rzeczy, z którymi się bardzo mocno borykałam, dotyczyły tego, żeby dać sobie pozwolenie jako matce, ja mogę wypowiadać się tylko w przestrzeni tutaj kobiety w tych tematach, dać sobie jako matce informację i przyjąć to, że oboje jesteśmy rodzicami. Oboje jesteśmy rodzicami, to znaczy, że oboje mamy prawo do opieki nad tym dzieckiem, oboje mamy prawo do wychowywania tego dziecka, do bycia przy tym dziecku, a nie tylko ja, ponieważ ja je urodziłam. I to było bardzo trudne dla mnie, ale moment, w którym przeklikałam sobie to, czyli powoli, dzień po dniu, rozpisując w dzienniku, siadając, medytując, patrząc cały czas, co jest nadrzędnym celem, pozwalałam sobie na to również, żeby mój były partner był tym, kim jest naprawdę. Bo my bardzo często nie chcemy tak naprawdę zobaczyć, kim jest osoba, z którą byliśmy albo z którą jesteśmy. Mamy taką ogromną siatkę oczekiwań nałożoną na naszych partnerów bądź partnerki. Takie maski mamy ponakładane, że my w rzeczywistości nie widzimy w ogóle, kim są te osoby. My mamy ze swojej strony oczekiwania, my chcemy się czuć dobrze z tą osobą, my chcemy być, czuć się zaopiekowani, chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego. Jak to mówią we dwójkę, zawsze raźniej się spłaca kredyt i wiele, wiele innych rzeczy. Ale w rzeczywistości nie chcemy w ogóle zobaczyć, kim jest ta osoba. Ja nawet często spotykałam się z takimi stwierdzeniami, że nie patrz, jaki jest ten człowiek, to nie ma żadnego znaczenia, możesz go sobie potem dostosować do siebie, nauczysz go tego albo tamtego, zrobisz, żeby się zmienił w tym albo w tamtym. Nie. Nie, to nie jest naszym celem, słuchajcie. My, jako osoby dorosłe, jako osoby dojrzałe, naszym celem nie jest to, żebyśmy my kogokolwiek zmieniali i dopasowywali do siebie. W momencie, w którym cały czas gdzieś mamy w sobie takie zranione dziecko, które szuka i przeniosło relacje mamy między sobą a mamą i tatą, przeniosło do życia dorosłego, to tam, z tej przestrzeni, tam nie można zbudować dorosłego związku. Potrzebujemy sobie stanąć twarzą do tego i zadać sobie pytanie, czego ja oczekuję od tej osoby? Co ja chcę, żeby ta osoba mi dała? No i niestety, słuchajcie, to nie będą może fajne rzeczy, może nie będzie nam przyjemnie odpowiadać na te pytania. Bo tam wyjdzie, że tak naprawdę jesteśmy bardzo mocno zależni
od drugiej strony. I nie musimy też odpowiadać bezpośrednio, ukierunkowując to do konkretnej osoby. Możemy usiąść i zadać sobie pytanie, czego ja oczekuję od związku? Jak ja chcę się czuć w związku? Co ja chcę, żeby dała mi kobieta? Co ja chcę, żeby dał mi mężczyzna w związku? Jakie rzeczy chcę, żeby z moich codziennych czynności zniknęły? Co dzięki temu, że będę w związku, nowego pojawi się w moim życiu? A co odejdzie? Jakie rzeczy spowodują, jakie rzeczy staną się, w których ja poczuję, nareszcie nie muszę tego robić. I przyjrzyjcie się temu. Będziecie zaskoczeni tym, co tam wypłynie. Bo będą wypływały różne ciężkie tematy, których my nie chcemy w ogóle widzieć. Ale dopóki my ich nie chcemy widzieć, to one nie mogą się zmienić. I żebyśmy się zrozumieli, nie chodzi mi o to, żebyście wchodzili w przestrzeń przeszłości i uzdrawiali cokolwiek tam. Nie ma takiej potrzeby. Możecie zbudować cudowny, wspaniały związek, tu i teraz, nowy. Możecie też zbudować wspaniałą relację z byłym partnerem, byłą partnerką, szczególnie jeśli macie wspólnie dzieci. Ale żeby to zrobić, to potrzebujecie zrobić taki step back, powiedziałabym. Wyjść z szeregu i spojrzeć na całą sytuację. I nie na zasadzie, a ja nie będę tego robić, bo dlaczego ja mam to robić? To niech on to zrobi albo niech ona to zrobi. Nie. Tym bardziej, jeżeli oglądasz tego live'a, to znaczy, że masz wszelkie predyspozycje do tego, żebyś to ty wykonała właśnie ten krok na bok. Nie czekaj, aż ktoś inny to zrobi. Dlaczego? Bo to jest twoje życie. I to, co ty stworzysz w tej relacji, będzie miało ogromny wpływ na ciebie, na twoje dzieci, na twoje samopoczucie. Nie ma naprawdę absolutnie żadnych przesłanek do tego, żeby gdziekolwiek, jakkolwiek walka między dwojgiem dorosłych ludzi wpłynęła pozytywnie na relacje z dziećmi. Ja nie mówię o takich drastycznych sytuacjach, gdzie dzieci są w jakiś sposób krzywdzone przez drugą stronę. Nie chodzi mi o to. Ale nawet w takich sytuacjach ty wciąż możesz zadziałać bardzo stanowczo, stawiając konkretne granice. Ale postawisz je, te granice, i stworzysz tą relację z drugą osobą tylko wtedy, kiedy będziesz wiedzieć, że niczego tej osoby nie oczekujesz i niczego nie potrzebujesz. A nie stanie się to, jeżeli ty sam w sobie nie masz poukładanych pewnych rzeczy i nie akceptujesz tak naprawdę siebie i nie kochasz siebie i szukasz, żeby ktoś tobie to dał. Jeżeli w ten sposób przekładamy na drugą stronę nasze oczekiwania, to tam zawsze będzie zależność, która będzie trudna. Jeśli się przyjrzymy jeszcze tak troszeczkę wyżej całej tej sytuacji i rzeczom związanym z relacjami, z rozstaniami, to zupełnie wyższy poziom będzie nam pokazywał, że każda osoba w naszym życiu, która się pojawia, ona się pojawia po to, żeby nam coś pokazać. To nie znaczy, że ona musi być na zawsze z nami. Część z tych osób jest po to, żeby przejść z nami tylko jakiś etap naszego życia. I może się zdarzyć, że dana relacja rozpada się i ty masz prawo opłakać to, ty masz prawo czuć żal, ty masz prawo czuć stratę. To nie jest tak, że te emocje są zupełnie złe, masz prawo, ale nie zagłębiaj się w tym, nie tkwij w tym, nie bądź w tym non-stop i nie pozwól, żeby to stworzyło twoją nową osobowość. Nie pozwól, by to stało się podwaliną i by to stało się powodem, dla którego twoje życie nagle uległo zmianie, dla którego nagle ty teraz będziesz postępować tak i tak, bo on cię zostawił albo ona cię zostawiła i oni wszyscy są źli, to ja teraz będę to wyciągać jako powód do mojego rozstawania się. I za 5 lat ktoś się ciebie zapyta, co się z tobą stało, dlaczego tak nagle się twoje życie potoczyło, a ty powiesz, bo on mnie zostawił, albo bo ona mnie zostawiła, bo zabrała mi dzieci, bo straciłem wszystko. Więc przez 5 lat
stałem się tym, kim się stałem, a potem przez kolejne 5 i 10 będę jeszcze bardziej drążył tą ścieżkę i jeszcze bardziej zagłębiał się w taki spadek w dół. Nie pozwól, by tak się z tobą stało. Jeżeli zrobisz takie wyjście poza te rany, ale naprawdę postanowisz, że chcesz to sobie uporządkować, że chcesz stanąć z boku i przyjrzeć się, co tam się tak naprawdę działo, wtedy pojawi się miejsce na nowe. Dopiero wtedy każdy związek, każda relacja z drugą osobą coś wnosi do twojego życia. I z każdej tej relacji jesteś w stanie wyciągnąć esencję, mogę powiedzieć taki konsensus wszystkiego, zebrać tak do kupy, co ci ta relacja dała, co ona w twoje życie wprowadziła. I nie chodzi mi o to, żebyście wyciągali tutaj chaos, bałagan i tak dalej, bo na pewno będą się pojawiały takie rzeczy, jeżeli są to świeże rozstania. Ale kiedy pierwszą rzecz, kiedy pozwolisz sobie świadomie na opłakanie tej relacji, to jest pierwszy proces. Opowiem wam o tym procesie, który u mnie bardzo mocno mi pomógł w drugim rozstaniu, bo to nie było tak, że ponieważ ja podjęłam decyzję o rozstaniu, to mi to po prostu zeszło. Nie, to nie stało się tak. Oczywiście, że potrzebowałam przejść ten proces, ale przeszłam go zupełnie świadomie. Pozwoliłam sobie po pierwsze na to, żeby to opłakać. Nie trwało to miesiące w moim przypadku, ale dla każdego jest to inaczej. Ale dałam sobie czas świadomie, usiadłam sobie świadomie, postanowiłam, że to jest ten moment dla mnie. Po drugie, to, co było najbardziej ważne w moim procesie, zachęcam was do tego, żebyście to zrobili. Naprawdę, to bardzo mocno wszystko zmieniło. To usiadłam i napisałam na kartce, za co tej osobie dziękuję. Po prostu. Za co tej osobie dziękuję, co w tej osobie kochałam, za co tą osobę przepraszam i w czym proszę o wybaczenie. 4 słowa. Część z was na pewno je zna. Z Ho'oponopono. To proces, który tak bardzo uwolnił mnie od wszelkiego rodzaju oczekiwań, żalów, bo one wypływały, które potęgowały. Te żale potęgowały, ja chciałam, żeby te żale były podwaliną do mojej decyzji, żeby one mnie utrzymywały przy tej decyzji, ale to nie tędy droga, słuchajcie. Najlepsza możliwa droga, jaka może być, w momencie, kiedy związek rozsypuje się, kiedy następuje rozstanie, to pozwolenie tej osobie na to, aby była sobą prawdziwym, pozwolenie sobie na to, żeby być sobą i na dostrzeżenie, co ten związek wniósł w twoje życie, co on tobie dał i danie prawa sobie i tej osobie do wolności wyboru, do wolności decyzji. To nie znaczy, że, bo może się okazać, że ten związek potem wróci do naszego życia, że ta osoba do nas wróci jakby z zupełnie innego poziomu, ale na dany moment naszego życia osoby, które się w naszym życiu pojawiają, to są osoby, które niosą nam jakiegoś rodzaju lekcje, które coś nam sobą pokazują, swoim działaniem, relacjami, w które wchodzimy, przerabianiem pewnych procesów, emocji, które tam wypływają, z pewnymi rzeczami, z którymi się stykamy. I to są rzeczy, które potrzebujemy dotknąć. Nie dotkniemy ich, jeżeli nie będziemy w relacji. I tak naprawdę nie wiemy do końca, dokąd ma dany związek nas doprowadzić i co ma nam pokazać, dopóki w tym związku nie jesteśmy. Jeśli się on rozpada, okej, jest cholernie ciężko. Matka, która zostaje z dwójką, trójką, czwórką dzieci, ma bardzo ciężko. W niej jest dużo żalu, dużo smutku. Jeśli mężczyzna od niej odchodzi do innej kobiety, to jeszcze bardziej się potęguje. I najlepsze, co można wtedy zrobić, i to samo również dotyczy mężczyzn, czyli mężczyzna, który odchodzi, bo nie jest w stanie dalej w tym związku trwać, a kobieta, która utrudnia mu wszelkie spotkania z dziećmi, która powoduje, aby wszystko było pod górkę, która chce się mścić, bo to wiecie, to jest tak naprawdę z jednej strony i z drugiej strony jest krzywda. Tam jest ogrom krzywdy. To jedyne, co można zrobić,
to po pierwsze zobaczyć, co jest waszym wspólnym mianownikiem, waszym głównym celem. I dla mnie, tak jak powiedziałam, dla mnie to są dzieci i ich dobro. I jeżeli jedna strona jest tą stroną atakującą, to stanąć z boku. I cały czas próbować budować nową relację, opartą na nowych okolicznościach, ale bardzo ważne, najważniejsze chyba jest tutaj, na działaniu tu i teraz. Czyli tylko na bazie tego, co się tutaj dzieje. Bez wychodzenia naprzód. Czyli ja się nie będę zastanawiała, jak to będzie, kiedy mojego byłego partnera pojawi się inna kobieta. Ja się nie będę na tym teraz zastanawiała. I nie będę swoich działań kierowała w tą stronę. Nie będę z tej przestrzeni podejmować decyzji, akcji, ani żadnych działań. Nie będę niczego tutaj nowego tworzyć, bo może kiedyś ona się pojawi i stanie się to, tamto i o wam to, a może jeszcze u nich się pojawi dziecko i on wtedy zapomni o naszej wspólnej córce i tak dalej. Nie. Nie wchodzę w tą przestrzeń. Tu i teraz. Jest jak jest i co mogę z tego zrobić na tu i teraz. Nie będę planowała, co będzie za rok, bo nie wiem, co będzie za rok. Co więcej, tylko to, co zrobisz tu i teraz, wpłynie na to, co się wydarzy na ileś dni, miesięcy, tygodni naprzód, albo nawet lat. To, jak zaczniesz działać tu i teraz, z jakiej przestrzeni, będzie budowało twoje poczucie, będzie budowało twój spokój wewnętrzny, będzie wpływało na rozwój dziecka, będzie wpływało na relacje z tą osobą. Tylko i wyłącznie przestrzeń tu i teraz. My naprawdę mamy taką tendencję do tworzenia historii. Do tworzenia historii, które w ogóle się nie wydarzyły i które nie wiadomo, czy się wydarzą, ale my robimy wszystko, by te historie się wydarzyły. Robimy wszystko w tym kierunku, żeby przyjąć, że one już się zadziały. I teraz tak jak potrafimy tworzyć historie te negatywne, że pewne rzeczy się zadziały w naszym życiu albo że mogą się wydarzyć, tak chciałabym, ponieważ jesteście tutaj na tej grupie, która wiąże się ze zmianą myślenia, ze zmianą wibracji. Ci z was, którzy się borykają z takim tematem rozstań, chciałabym, żebyście zaczęli tworzyć historie, ale te pozytywne. Czyli spróbujcie dać sobie pozwolenie i spróbujcie zacząć działać z tej przestrzeni. Jak to by było, gdyby wasza relacja z osobą, z którą się rozstaliście, była wspaniała po prostu? To jakbyście chcieli, by ta relacja wyglądała? Możecie usiąść sobie do dziennika, możecie rozpisać sobie pytania, jak byście chcieli, by wyglądała wasza relacja po rozstaniu? Jakie rzeczy tam miałoby się dziać? Jak wy byście chcieli się czuć w tej relacji? I wyobrażajcie sobie i patrzcie na to z tej strony, że tak właśnie się zadziało, a następnie wszystkie działania, które podejmujecie w teraźniejszości, podejmujcie właśnie z tego miejsca, jakby to się już wydarzyło. I to jest największa zmiana. To jest ogromna zmiana. To jest zmiana, którą wprowadzicie do swojego życia, ale którą wprowadzicie do swojej codzienności, nie przekładając niczego na drugą stronę, bo druga strona ma swoją działkę do zrobienia. Wy za swojego byłego partnera czy byłą partnerkę nie będziecie roboty wykonywać i nawet nie starajcie się tego robić. Skupcie się tylko i wyłącznie na sobie, zadając sobie cały czas pytanie, co ja mogę zrobić na tu i teraz, żeby było ok. Dla twoich dzieci, dla ciebie, żebyś ty się czuła dobrze. Ale nie z miejsca zemsty, złości, zazdrości, nie z tej przestrzeni. Nie z tej przestrzeni. Bez doradców, pomocników, którzy są zawsze bardzo chętni, żeby udzielać swoich rad. Słuchajcie rad tylko od ludzi, których życie jest takim, jakim chcielibyście, by było wasze. Gdzie
przeszli jakąś ścieżkę i mają coś, czego wy również pragniecie i poradzili sobie w tej ścieżce. Na ten moment moje obie relacje są kreowane przeze mnie. Ja przez siebie, ze swojej strony je kreuję w taki sposób, aby obie moje córki mogły mieć kontakt ze swoimi ojcami tak często, jak tego potrzebują, jak tego chcą. I absolutnie nie chcę tutaj ingerować z tej strony w żaden sposób. Nie chcę ingerować w sensie, nie będę niczego zakazywać ani niczego nakazywać. Nie chcę żadnych rozporządzeń sądowych i tak dalej. Myślę, że jesteśmy w stanie dogadać się na tym poziomie, dogadać się w taki sposób, żeby było to z korzyścią dla dziecka. Ale tu też miejcie pod uwagę jedną ważną rzecz. To absolutnie nie znaczy, że ktoś może przychodzić do was, kiedy sobie chce, że może sobie robić, co chce, że może brać dziecko, kiedy chce. Pamiętajcie o tym, że pewne rzeczy zmienią się w was, kiedy wy będziecie ze sobą w zgodzie, kiedy wy w sobie te pokrzywdzone emocje puścicie. Kiedy te pokrzywdzone emocje, które gdzieś tam są łącznikiem z naszą przeszłością, kiedy one zostaną zmienione i na ich miejsce pojawi się miłość, wdzięczność, radość, wszystkie te, które są takie fajne i przyjemne, z tej przestrzeni będziecie potrafili postawić też granice. I ta granica, która będzie stawiana, to nie będzie granica, ja ci teraz pokażę. Nie, ty mi nie będziesz tutaj wchodził do domu, ty nie będziesz tego robił czy tamtego, ja ci nie dam dziecka i tak dalej, i tak dalej. Nie. Z tej przestrzeni, kładąc nawet rękę na sercu, będziecie w stanie powiedzieć, wiesz co, nie, dzisiaj nie pasuje nam, bo mamy już inne plany, ale może taki albo taki dzień. I nawet jeżeli druga strona będzie reagowała agresywnie, bo za drugą stronę nie jesteście w stanie odpowiadać, wszystko zależy od tego, co z wami się dzieje. I tylko i wyłącznie to, co się z wami dzieje wewnętrznie, czy was to rusza, czy nie. W sensie nie chodzi o obojętność, tylko o to, czy wy macie ochotę, aż pięści zaciskają się i przez zęby coś tam cedzicie, czy też dzieje się tak, że widzicie tą osobę, bo kiedy ona reaguje agresywnie, to co się dzieje? Widać wtedy krzywdę tej osoby. Ta osoba reaguje agresywnie, bo coś jest nie tak. Coś poszło w jej życiu nie tak. Z czymś się boryka. Nie jesteście od naprawiania czyjegoś życia, ale to nie znaczy, że musicie być zaangażowani również w to emocjonalnie. I czasem właśnie takie stanięcie z boku, powiedzenie, wiesz co, dzisiaj nie. Rozumiem, widzę. Widzę, że jesteś zdenerwowany, widzę, że jesteś zdenerwowana. I dać sobie czas. Nie twórzcie historii na zapas. Nie twórzcie historii, że jeżeli jednego dnia coś poszło inaczej niż byście planowali, to teraz już wszystkie lata będą takie same. To tak nie działa. Mówię wam to z własnego doświadczenia. 12 lat mam za sobą po rozstaniu z moim poprzednim partnerem i widzę, jakie etapy przechodziliśmy i widzę, co się działo i pamiętam, w jakim myśleniu byłam i jakie historie sobie tworzyłam, że jak on zrobił to, to teraz już w ogóle będzie tylko w ten sposób i tak dalej. Wszystko się zmienia z czasem. Nie mówię, że to jest proste, że jest lekko, bo tak nie jest, ale w dużej, ogromnej mierze wszystko zależy od was i od tej drugiej osoby i tego, na ile wy macie w sobie przestrzeni, by ta relacja była poukładana. Jak wspomniałam, jeśli macie, szczególnie jeśli macie dzieci, pozwólcie sobie przyjąć, że oboje jesteście rodzicami i na pewno nie jest dobrym pomysłem, żeby dzieci były kuponem przetargowym, ani żeby były tym, co gdzieś tam szastamy. Że jak ty mi tego nie, to ja tobie wtedy dzieci nie dam i tak dalej. Bardzo często do takich sytuacji dochodzi. I nie jest to proste dla nikogo, dla żadnej ze stron. Ale im szybciej wy w sobie poukładacie pewne rzeczy, tym łatwiej będzie wam spojrzeć na drugą osobę z innej przestrzeni i kolejna wasza relacja będzie zupełnie inna. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania,
dajcie znać tutaj. Pięknego poniedziałku Wam życzę i do zobaczenia. Pa, pa.